Dzień dobry moi drodzy. Dzisiejszy temat lekcji to kto, gdzie, kiedy. Będziemy dzisiaj sortować zbiory danych i filtrować i analizować dane. Słuchajcie, przesłałam Wam albo Wam prześlę jeszcze dzisiaj następny arkusz do wykonania. Słuchajcie, ja tutaj mam, widzę to tak jak Wy to widzicie, z poziomu ucznia, czyli tak naprawdę jeżeli sobie włączę swój Classroom, ja tutaj dołożyłam jakiegoś jednego ucznia, to jest to szkolne konto gimnazjum@gmail.com i tak jak Wy sobie włączacie swój Classroom, tak, no to możemy sobie wyświetlić zadania, które mamy do wykonania. No i tutaj jest informatyka 6a, informatyka 6b. Akurat tutaj widzę ten w 6b już jest zadanie zadane, w 6a jeszcze nie, więc włączam sobie to, co mamy zadane, tak? No i oczywiście jest tu dołączony filmik, tak? Znaczy dołączony jest arkusz. Arkusz, który jest przypisany. I tak naprawdę możemy teraz pracować z tym arkuszem, który ja Wam przygotowałam. W podręczniku jest napisane, że mamy stworzyć wspólny dokument, ale myślę, że tutaj nie będziemy wspólnego dokumentu tworzyć, ponieważ mogłyby wyniknąć różne problemy. Słuchajcie, więc tak, każde dane, które tutaj Wam wpisałam, możemy sortować. Na przykład, no tutaj tych danych nie jest za dużo, bo mamy tylko 17 osób, natomiast mogłoby ich być o wiele więcej, bo mogłoby ich być 1700. I wtedy na przykład, jeżeli chcielibyśmy uporządkować te osoby według wzrostu, no to nic trudnego, klikamy sobie tutaj, popatrzcie, w arkuszach Google, taki pojawiający się przy kolumnie E trójkącik i klikamy sortuj od A do Z. No niestety posortowało się nam też tutaj, posortował nagłówek, ale zobaczcie co się stało. Wszystkie osoby są ułożone teraz od najmniejszego wzrostu do największego, czyli to co chcieliśmy osiągnąć. Możemy też w odwrotnej kolejności posortować, czyli od najwyższej osoby do najniższej. Ale oczywiście to nie jest jedyna możliwość. Tutaj nam bardzo wiele możliwości stwarza arkusz Google i tak naprawdę możemy też filtrować dane. Czyli na przykład wyszukać wszystkie osoby, które mają kolor włosów, na przykład blond. Tak? Klikamy sobie utwórz filtr. Oczywiście tutaj akurat się nam filtr utworzył na wzroście, ale my możemy sobie zaznaczyć całą tą tabelę i kliknąć utwórz filtr. I zobaczcie, teraz powinniśmy mieć filtr do całej tabeli. Zobaczcie, przy każdej nazwie tutaj w nagłówku tabeli pojawiły się takie rozwijane menu. I między innymi w kolorze włosów też mamy takie rozwijane menu. I możemy teraz odznaczyć wszystkie kolory oprócz blondu i dać OK. Zobaczcie, co się stało. W naszej tabeli zostały tylko osoby, które mają kolor włosów blond. No oczywiście, jak chcemy wrócić, to są różne metody. Można cofnąć. Zobaczcie, jest cofnij. Wracam znowu do tego, co było. Mogę sobie na przykład wyszukać osoby, które się urodziły na przykład w niedzielę. Chcę wiedzieć wszystkie osoby, które się urodziły w niedzielę. Klikam OK. Jeszcze raz. Tylko niedziela miała zostać. O, i mamy wszystkie osoby. Są dokładnie 4 takie osoby, które urodziły się w niedzielę. Oczywiście wracam do tego, co było. No bo teraz pokażę Wam, jak rozwiązać... Aha, jeszcze jedna rzecz, można zrobić 2 filtry, czyli na przykład chcę znaleźć osoby urodzone, nie wiem, w sierpniu, tak, mające kolor włosów blond. Czyli teraz tak, oznaczam wszystkie miesiące, które nie są sierpniem. Wszystkie miesiące, które nie są sierpniem, oznaczamy. Zobaczcie, tak, one nie są sierpniem. I tutaj jeszcze, o, jeszcze została jedna blondynka. Dobra, więc może zróbmy inaczej. Wybierzemy może grudzień, bo w grudniu mamy chyba więcej osób. Dobra, wybierzmy grudzień. Ale też są dwie osoby w kolorze blond. No ale możemy tutaj wziąć na przykład, które urodziły się w poniedziałek. Gdybyśmy mieli więcej danych, no to odznaczamy środę. I zobaczcie, że nasza tabelka już zostaje tylko z jedną osobą. Także można tych filtrów nakładać więcej. I jest to bardzo fajne i powiem Wam, że bardzo przydatne. No a teraz przejdźmy do zadań, które macie do zrobienia. Wyznacz średni wzrost chłopców i dziewcząt, a następnie porównaj wyniki ze średnią liczoną dla wszystkich osób z tabeli. Słuchajcie, tu trzeba sobie dołożyć jeszcze jedną kolumnę. Ja ją sobie nazwę
płeć, tak? Bo chcemy wiedzieć, kto tu jest kobietą, kto mężczyzną. Płeć, dobra. No i teraz oczywiście zakoloruję ją na taki kolor, jak tutaj był. Nie wiem, czy mi się uda trafić akurat taki sam, ale akurat udało się. No i oczywiście zrobimy tu obramowanie, żeby było tak elegancko. Obramowanie tabeli. Okej, okay. No i teraz tak. Sara, no to jest kobieta, czyli wpisujemy K. Tak? Michał mężczyzna, Ewa kobieta, Piotrek mężczyzna, Sebastian mężczyzna, Natalia kobieta, Zosia kobieta, Michał mężczyzna, Żaneta kobieta, Ania kobieta, Paulina kobieta, Nikodem mężczyzna, Maja kobieta, Ola kobieta, Jakub to jest mężczyzna, Jagoda kobieta i Marek mężczyzna. Możemy sobie tak zrobić, żeby te dane były na środku. Nie muszą być tak w tym miejscu położone, mogą być po prostu wyrównane do środka. Ok, no i teraz... co nam się tutaj pojawiło? No i teraz oczywiście będziemy sobie już liczyć średni wzrost chłopców i średni wzrost dziewczynek. Ale jak to teraz zrobić? No trzeba byłoby posortować tutaj według płci, czyli możemy sobie po prostu zrobić tak, sortuj A do Z. No i mamy tak kobiety na górze, mężczyzny pod spodem. I teraz nie ma problemu, żeby policzyć średnią. No to tutaj sobie zrobimy średni wzrost chłopców. Słuchajcie, to można zrobić coś takiego jak zabijanie tekstu. Któryś tutaj jest zabijanie tekstu, tak, zabijanie tekstu, możemy sobie dać zabijaj tekst i wtedy nam się tutaj ładnie to zmieści w naszej komórce. Zobaczcie, średni wzrost chłopców, czyli piszemy równa się średnia, tak, równa się średnia, otwieramy nawias i zaznaczamy tylko wzrost chłopców, klikamy Enter. No i wychodzi nam, że to jest średni wzrost chłopców. Sobie zrobimy format liczbowy, żeby był zaokrąglony, tak? Dobra, no i teraz tutaj zrobimy średni wzrost dziewczyn. Ja sobie skopiuję to, tylko wpiszę zamiast chłopców dziewczyny. Średni wzrost dziewczyn. No oczywiście zabijanie już mamy. Równa się średnia. Otwieramy nawias i liczymy średni wzrost z kobiet, czyli z dziewczynek. Mamy Enter i już mamy policzony średni wzrost dziewczyn. A następnie porównaj wyniki ze średnią liczoną dla wszystkich osób z tabeli. No to teraz robimy sobie średni wzrost wszystkich osób. Czyli znowu sobie to skopiuję, tutaj wkleję. Średni wzrost wszystkich osób. Ok, równa się średnia. Otwieramy nawias, no i liczymy średnią ze wszystkich osób, czyli wszystkie osoby w tabeli. Enter. No i mamy średni wzrost wszystkich, no zobaczcie, porównywalny, tak? Porównywalny ten średni wzrost. No więc mamy to porównanie, no tu jeszcze możemy zaokrąglić, żeby to była liczba. I mamy już zrobiony średni wzrost. Drugie zadanie. Przedstaw na wykresie kołowym częstości występowania urodzin w poszczególnych miesiącach. Przygotuj dodatkową tabelę, w której wpiszesz kolejne miesiące i liczbę osób w nich urodzonych. Słuchajcie, no więc teraz tak, tą tabelkę sobie możemy tutaj obramować, żeby ona została. To będzie zadanie pierwsze. Zrobimy obramowanie, no a teraz będziemy robić zadanie drugie, czyli zrobimy sobie tabelkę. Tutaj będzie miesiąc. Miesiąc. Wyrównamy sobie to do środka. Pogrubimy, no i tu wypiszemy miesiące, no to mamy tak styczeń, luty, spróbujemy to zaznaczyć i zrobić serię danych. Mam nadzieję, że to zadziała, nie, nie działa, dobra, nieważne. On nam po prostu robi te miesiące, tylko te dwa. Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień.
Okej. Tutaj możemy nasze sortowanie wrócić z powrotem. Tak naprawdę nie musimy mieć już tego tak, jak było, tylko możemy sobie zrobić w ten sposób. To znaczy, i tak nam tutaj, no i tak nam tutaj zostało, jak jest. Dobra, no i teraz mamy. Czemu mi tutaj jakaś funkcja wyszła? Aha, już wiem, nie możemy tego cofnąć. Dobra. Okej, zostawmy to tak, jak jest. No i teraz tak, musimy policzyć, ile osób, liczba osób urodziło się w poszczególnych miesiącach. No to jak to zrobić najłatwiej? Słuchajcie, no na pewno trzeba byłoby posortować sobie teraz tą kolumnę tutaj, czyli włączyć sobie filtry. No ale dobra, teraz mi filtry się zrobiły z tej tabelki, to nie o to chodzi. Chciałabym zrobić filtr z tego, gdzie mam miesiące. Czyli klikam sobie tutaj, dajemy utwórz filtr z tego, tak? No i teraz pod spodem, no właśnie, pod spodem, a nie na górze, ale to już szczegół, musimy to jakoś zrobić. Utwórz filtr. No i tutaj pojawić się powinny filtry. One się pojawiły tutaj. No tak naprawdę, gdybyśmy sobie to dali radę posortować, tylko z kolei nam znowu tutaj wyjdą takie problemy. Może zróbmy to inaczej. Posortujmy najpierw to z Z do A. Dobra. No i tutaj sobie coś pozmieniamy troszkę w tym naszym poprzednim zadaniu. No słuchajcie, z tymi filtrami to też trzeba się nauczyć, jak to się robi. Na pewno jest to inaczej trochę niż w Excelu. W Excelu jest inaczej. Jak ktoś ma Excela w domu, no to tutaj mamy mężczyzn, to sobie jeszcze raz zrobimy, a tutaj będą dziewczyny. Żeby nie było, że to mamy źle. Tu będą dziewczyny. No i teraz mam coś innego tu już, tak? Dobra. A z wszystkich osób, no to mamy. Nie mamy dobrze. Równa się średnia. I bierzemy wszystkie osoby, wszystkie wzrosty, jakie mamy. I enter. Dobra. Jeszcze raz sprawdzę te dziewczyny. Czy to na pewno jest tak, jak trzeba? Mamy od Sary kobietę, tak? Sara, Ewa i tak dalej. No i mamy jednak tak. Dobra, czyli teraz już mamy dobrze. A teraz tutaj będziemy tą liczbę osób robić. No to nakładamy sobie na taką tabelkę całą filtr. Na całą tabelkę nakładamy filtr. No i teraz sobie posortujemy miesiące. Chociaż tak naprawdę nawet tego filtru nie trzeba było tutaj nakładać, można było to od razu zrobić. No ale możemy sobie teraz zobaczyć, na przykład, ile osób urodziło się w styczniu. No to trzeba byłoby poodznaczać wszystkie. Oprócz stycznia, tak? Oczywiście, jak ktoś powie, że to można ręcznie szybciej zrobić, tak? Tylko, że gdyby tych danych było wiele więcej, no akurat w styczniu, ile mamy osób urodzonych w styczniu? Są dwie osoby, czyli możemy tutaj sobie wstawić dwie osoby do stycznia. Szczerze powiedziawszy, może to zróbmy ręcznie, bo na tej akurat serii danych, którą my tu mamy, możemy się bez problemu zrobić to ręcznie. Tutaj się nam znowu to poprzestawiało, no więc to wytniemy, bo te tabelki się wszystkie przedstawiają, więc musimy to po prostu poprawić. Wyciąć i wkleić sobie pod spód. To już zrobicie sobie po swojemu, słuchajcie, ja też robię to metodą czasami prób i błędów. Czyli tak, w styczniu mamy dwie osoby. I jak to dalej mamy? W lutym nie ma nikogo chyba, tak? Czyli 0 osób. W marcu mamy. Marcu nie mamy nikogo. 0. W kwietniu mamy jedną osobę, dwie osoby. Chyba dwie, tak? Musicie mnie posprawdzać. Dwie osoby w maju. Usuniemy to obramowanie, ono nam tu jest niepotrzebne.
brak obramowania. W maju mamy więcej tych osób na pewno. Mamy tak raz, dwa, trzy. Trzy osoby są urodzone w maju. No i teraz mamy następny miesiąc, czerwiec. Nie ma nikogo. Lipiec. Raz. Dwa, trzy. Trzy osoby w lipcu. W sierpniu. Patrzymy na sierpień. Raz. Jedna osoba. Wrzesień. Nie ma nikogo, no to od razu październik. Mamy raz. Jedną osobę w październiku. Tu jest 0, tu mamy 1. W listopadzie. Raz, dwa, trzy osoby w listopadzie. I w grudniu jeszcze zobaczmy. Raz, dwa, dwie osoby w grudniu. Sprawdźmy jeszcze, czy mamy wszystkich. Równa się suma. Powinno być 17 osób. Jest 17, czyli pasuje. Wszyscy są. No i teraz mamy zrobić tak naprawdę wykres kołowy. Częstość występowania urodzin w poszczególnych miesiącach. No to słuchajcie, jak ktoś chce, to sobie jeszcze tutaj dokłada tabelkę. No i teraz robimy wykres kołowy, czyli zaznaczamy całą tabelkę. Dajemy wstaw. Wstaw. Wykres. I bierzemy wykres kołowy, tak? Wybieramy wykres kołowy, tutaj się zaraz otworzy okienko. Jest wykres liniowy, ale ja nie chcę liniowego, chcę wykres kołowy. I pięknie nam wyszedł wykres kołowy, słuchajcie, gotowy, tak naprawdę możemy to zaakceptować, przesunąć ewentualnie, żeby nam nie zasłaniał naszej tabelki. I tak trzeba było wykonać zadanie drugie. Zadanie trzecie to jest sporządź wykres kołowy, na którym przedstawisz procentowy rozkład kolorów włosów wśród badanych osób. Skonstruuj odpowiednią dodatkową tabelę i wpisz do niej dane uzyskane z filtrowania. No słuchajcie, tu trzeba zrobić tabelę tak naprawdę podobną do tej, tylko że tutaj sobie zrobić nie miesiąc i liczba osób, tylko co zrobić? Wstawić sobie po prostu kolor włosów i liczba osób, tak? Czyli możemy sobie zrobić kolor włosów. Włosów. A tu będzie liczba osób. Kolor włosów, liczba osób. Zaznaczamy to i oczywiście wyśrodkowujemy. No i teraz tu mamy cztery kolory. Mamy blond, mamy brąz, mamy czarny i mamy rudy. No i teraz liczba osób. No tak naprawdę moglibyśmy tutaj sobie to przefiltrować i popatrzeć, ile mamy poszczególnych kolorów. No to teraz, no bo tutaj mamy mało tych danych, ale może tego nie róbmy. Policzmy rudę osoby. Mamy jedną osobę rudą. Jedną, tak? Jedna osoba ma kolor rudy. Czyli tu wstawiamy jedną. Teraz blond. Blond mamy tak. Jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą. Osiem osób koloru blond. Czarny to mamy raz, jedną osobę, drugą, trzecią, czwartą, piątą. Pięć czarnych. I brązowe jeszcze mamy tak. Raz, dwa, trzy. Trzy osoby. Sprawdźmy, czy mamy razem 17. 11, 15, 16, coś tu nam 11 i 6, 17 pasuje. No i teraz po prostu robimy kolejny wykres. Zaznaczamy tabelę. Wstaw, wykres i wybieramy oczywiście kołowy. Już nawet nam od razu się wybrał, słuchajcie. Mamy drugi wykres. Przesuwamy go gdzieś tam sobie pod spód, żeby nam nie przeszkadzał tutaj. Możemy go trochę zmniejszyć. Tutaj można sobie tym wykresem manipulować. No i mamy zadanie trzecie. I to będziecie mieli do wykonania
więc myślę, że wszystko będzie jasne. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia na lekcji online.